Dzień dobry, nazywam się Filip Karman. Zapraszam na ostatnią z cyklu Rozmów o mieście. Tematem jest przyszłoroczny budżet Lublina. Bartosz Margul, gość numer jeden, radny Rady Miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej w tejże Radzie. Kłaniam się, panie przewodniczący. Dzień dobry, bardzo miło. Michał Widomski, były radny, były przewodniczący w latach 2006-2010. Były przewodniczący tej samej komisji. Również niskie ukłony. Witam, dzień dobry państwu. Panowie, zacznijmy może nieco ogólnie. Jaki jest albo jaki będzie wpływ pandemii koronawirusa na ten przyszły budżet miasta? Panie przewodniczący, aktualny panie przewodniczący, panie Bartoszu, bardzo proszę. Na pewno wpływ koronawirusa będzie znaczący, nie da się ukryć. W samym 2020 roku, jak robiliśmy takie szacunki, jak się po pierwszym lockdownie, to szacowaliśmy, że nawet w najczarniejszym scenariuszu może być to około 200 milionów złotych, które budżet straci. Potem w momencie takim, jak gospodarka z powrotem ruszyła nastąpiło troszeczkę odwrócenie tej tendencji i prawie wróciło do standardowych odczytów podatkowych z tych miesięcy kolejnych, no te szacunki trochę się zmniejszyły na około 150-160 milionów. Natomiast no, przyszła teraz druga fala, kolejne ograniczenia, więc trudno do końca oszacować, natomiast będą to na pewno bardzo, bardzo poważne. Trzeba też pamiętać, że niektóre rzeczy, takie jak komunikacja miejska, mogą być dość trwale dotknięte. Ten proces przywracania zaufania ludzi do jeżdżenia komunikacją zbiorową może trwać wiele miesięcy, dopiero po wyszczepieniu, kiedy ludzie niejako nabiorą tej pewności, że jeżdżenie komunikacją jest bezpieczne i dopiero w zakresie komunikacji wtedy wróci wszystko do normy, a w tych stratach, o których mówiłem, to komunikacja stanowi niebagatelną kwotę, bo nawet około 40 milionów złotych. Więc trzeba też zakładać, że w 2021 roku, nawet jak zaczną ruszą szczepionki, nadal przez pierwsze pół roku będą duże straty, więc trudno je dokładnie oszacować, ale może być to, nie wiem, 20 milionów na samej komunikacji. Gospodarka też no tak nie ruszy, będzie na pewno jakieś zmniejszenie. Ja zaraz przytoczę państwu, jakie prognozy są z PIT-u na przyszły rok. To dostajemy z Ministerstwa Finansów, więc jeżeli Ministerstwo Finansów zakłada nam, że będzie to 630 milionów, optymistycznie zakłada wzrost względem tego roku o 8%, natomiast no, biorąc pod uwagę to, że ten był tak mocno spadkowy dla nas, wierzmy w to, że tak będzie te wpływy budżetowe szybko powrócą, natomiast w mojej ocenie będzie to nadal trudny rok 2021. Panie Michale, a jak to wygląda z pana perspektywy jako osoby, która no przecież była odpowiedzialna za szycie, mówiąc kolokwialnie, tego budżetu? To znaczy, ja powiem tak, trochę jestem zakłopotany, słysząc to, co pan przewodniczący powiedział, bo ja się oparłem na budżecie, czyli na dokumencie, który przygotował prezydent. I chciałem powiedzieć panu przewodniczącemu, że w świetle tych liczb, które są tam zapisane w tych tabelkach, to jeśli chodzi o kwestie związane z dochodami w ogóle samorządu, to one wzrosły o 224 miliony. Jeśli chodzi o dochody własne, to one wzrosły o 32 miliony. Natomiast jeśli chodzi o wpływy podatkowe, to one wzrosły o 11 milionów. Natomiast jeśli chodzi o wpływy z komunikacji miejskiej, muszę pana radnego zmartwić. W projekcie na 2020 było to 80 milionów i w obecnym jest to też 80 milionów. Mówiąc krótko, jeśli patrzę na te liczby, to wszystko, co pan przewodniczący powiedział, z czego z ciekawością słuchałem i szkoda, że tego nie zapisałem, to są to liczby, które nie znajdują odzwierciedlenia w tym budżecie, czyli jest tak przygotowany niestety.
że te wszystkie tendencje, o których mówimy, to mówią o tym politycy, natomiast w budżecie zapisali coś innego. A ponieważ pana przewodniczącego bardzo lubię, to powiem, że dokładnie tak samo zrobił w Wrocławiu, bo zrobiłem sobie taką tabelkę, czyli również założył wzrosty. Mówiąc krótko, dalej mi się już sprawdzać nie chciało, bo to mi zupełnie wystarczyło. Mówiąc krótko, samorządy na dzisiaj planują swoje budżety, czyli wszyscy załamują ręce i lamentują, natomiast samorządy planując swoje budżety, planują dokładnie takie same kwoty dochodów, wydatków do roku 2020, kiedy jak wiadomo nietoperze w Wuhan jeszcze nie trafiły na targ i nikt nie wiedział, że będzie pandemia. W związku z czym, tak prawdę mówiąc, nie wiem, co pan przewodniczący z tym w trakcie kadencji zrobi i czy w ogóle jest szansa, żeby to zaprognozować. Pewnie jest, bo ten wpływ pandemii, on będzie oczywiście bardzo wielowymiarowy, natomiast on będzie i zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. W związku z czym rzeczywiście może warto by było siąść nad tym i się pochylić. Jest to jakieś takie prognozowanie trochę, czy wróżenie z fusów, co się wydarzy. No natomiast można sobie wyobrazić, że te szkoły rzeczywiście bardzo długo będą zamknięte, w związku z czym tutaj te koszty na przykład związane z oświatą minimalnie chociaż spadną, tak jak spadły w zeszłym roku. Natomiast my możemy też spojrzeć, pan przewodniczący o tym też nie powiedział, mamy w budżecie taki dokument jak sprawozdanie z wykonania budżetu. Pan przewodniczący je widział pewnie już bliższe do listopada, ja w tej chwili jestem w Radzie, więc tego nie widzę. Natomiast te wykonania były bardzo niewielkie, czyli znowu, gdybyśmy powiedzieli taką prognozę półroczną, to one były gdzieś tam na poziomie, skoro nie wiem, wpływy były tam na poziomie 27%. W skali roku to była realizacja, no czyli można zakładać, że te wpływy będą na poziomie, nie wiem, 54% w skali roku. Na przykład z biletów komunikacji miejskiej czy z innych rzeczy. Natomiast bezwzględnie ten budżet, kończąc już ten wątek i nie rozgadując się zbytnio, no kompletnie nie odnosi się do tego, co było. I powiem szczerze, że dziwię się, że radni tego nie wyłapali, bo ja to 3 razy sprawdzałem i aż w to nie wierzyłem, że to tak jest. Trochę mnie ten Wrocław uspokoił, że po prostu wszyscy tak robią. Udają, że tego, że na ten budżet pandemia nie ma żadnego wpływu. To panowie, pójdźmy o krok dalej, zanim pan... Aha, proszę bardzo. Jeśli można, słowo riposty. No, trzeba musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o podatki, to my dostajemy te wskaźniki i my musimy wpisać o podatek PIT, dostajemy ściśle z ministerstwa. My nie możemy sobie wpisać wartości z powietrza, tylko dostajemy z ministerstwa. Więc jeżeli mówimy o tym, że to jest zbyt optymistyczne i te wpływy z podatku mogą nie być takie, jak są, no to należałoby mieć pretensje do ministerstwa, bo takie oszacowało. Natomiast jeżeli mówimy o planach, rzeczywiście plany w 2020 roku były takie założone, były w budżecie przychody na poziomie 80 milionów, natomiast też musimy to odnieść do wykonania, które będzie dużo mniejsze. Więc w tym zakresie być może z pewnym optymizmem zakładamy, że w 2021 to wróci wszystko do normy, ale to się, mówię, wszystko okaże w trakcie roku. Ja jestem pewnym stopniu umiarkowanym pesymistą, jeżeli chodzi o tego rodzaju powrót. Panie Michale, bardzo proszę. Ja tylko ad vocem chciałbym powiedzieć krótko, że rzeczywiście akurat pan przewodniczący podał te liczby, które ja sobie wypisałem z tego budżetu, a naprawdę proszę mi wierzyć, nie wypisałem ich wiele, bo bilety komunikacji miejskiej to jest właśnie tego typu rzecz, że one są dokładnie na tym samym poziomie. Natomiast plan tutaj, nie wykonany. Nie, mówimy o planie na 2021 rok. Tak, oczywiście. Ja mówię, czyli bo ja wziąłem dwie, panie przewodniczący, rzeczy. Projekt na 2020 i projekt na 2021. No, byłem ciekawy, na ile to prognozowanie jest. Natomiast tutaj mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście znowu musielibyśmy sobie napisać taki algorytm, który się będzie znosił. Bo na przykład to, co pan przewodniczący powiedział o kwestiach podatku PIT, no to oczywiście wzrasta płaca minimalna. A ponieważ w Polsce bardzo wiele osób pracuje za to najniższe wynagrodzenie, w związku z czym w naturalny sposób ta płaca, wzrost płacy minimalnej napędza wzrosty PIT-u, więc to będą jak gdyby dwie tendencje, które też będzie trzeba zobaczyć. Panie przewodniczący, słowo komentarza.
Znaczy ja rozszerzę tylko, bo oczywiście to jest prawda, że nawet w samym Urzędzie Miasta, zwłaszcza w oświacie i nie tylko w oświacie, przez wzrost płacy minimalnej urośnie dużo pensji, bo dużo pensji niestety jest na tym niskim poziomie i przez to będą podniesienia. Nie pamiętam w tym momencie, dzisiaj się nawet pytałem na komisjach Wydziału Finansowego, jakie to będą wielkości przez podwyżki. I taką odpowiedź uzyskałem, w tym momencie nie pamiętam. Natomiast jeszcze zwrócę na inną rzecz uwagę, że musimy też brać pod uwagę to, że polityka rządowa, która spowodowała zmiany w tych podatkach, i to tak naprawdę o tym mówią samorządowcy, że że rząd planuje wszelkiego rodzaju czy ulgi, czy zniesienia podatków w pewnych określonych grupach i robi to w tych niestety grupach, które dotyczą wpływu do samorządu. I o ile w roku 2019 w podatku PIT były takie zmiany, które zwolniły ludzi do 26 roku życia i zmniejszyły podatek z 18 na 17% i to miałoby dla nas bardzo duże skutki, bo zabrało nam około 100 milionów złotych rocznie. Ja nie mówię, żeby nie obniżać podatku, bo żeby ktoś mnie zaraz nie zaatakował, że jestem przeciwko obniżeniu podatku. Tylko że jeżeli rząd robi obniżkę podatków, to powinien to robić w ten sposób, żeby zmienić strukturę tego podatku. Jeżeli normalnie wpływa do miasta 48%, do miasta na prawach powiatu, około 48% podatku PIT, to jeżeli rząd planuje, uważa, że ma za dużo pieniędzy, że potrzeba, żeby ludziom zostawić więcej tych pieniędzy, to owszem, można, ale wtedy powinno się zwiększyć proporcjonalnie udział samorządu, tak żeby nie zakłócać pracy samorządów. Bo o ile duże miasta prawdopodobnie sobie z tym jakoś poradzą, to myślę, że w tych mniejszych gminach te problemy związane z tym niedofinansowaniem mogą być bardzo znaczące. I dodam właśnie do tej myśli, dodam tylko tyle, że w przyszłym roku taki kolejny cios będzie w podatku CIT. Również gminy to odczują. Znaczy ja tu jeszcze mogę powiedzieć, tutaj podzielam pogląd pana przewodniczącego, bo rzeczywiście rząd, obniżając te podatki, za czym również jestem, wyjmuje te pieniądze z nie swojej kieszeni, on wyjmuje z samorządowej, natomiast w takim mieście, i tu się pozwolę nie zgodzić z panem przewodniczącym, w takim mieście jak Lublin jest trochę gorzej, bo miasto Lublin jest zarówno gminą, jak i powiatem, czyli ma udział jak gdyby w podatkach z dwóch tytułów. Czyli kilkadziesiąt procent tego podatku, czyli rząd zmniejszając tak naprawdę, czy dając pewne ulgi podatkowe, powinien je od razu rekompensować. To znaczy, jeśli to zmniejsza, no to niech nie zabiera samorządom. Natomiast ja jeszcze ostatnią jedną rzecz, bo tak spojrzałem na te tabelki, które sobie zrobiłem z budżetami Lublina i Wrocławia, tak porównując. Oczywiście te liczby są nieporównywalne, bo Wrocław miał ponad dwukrotnie większy budżet. Natomiast rzeczywiście Wrocław te wszystkie wpływy na podobnym poziomie zaplanował. Nawet wpływy z komunikacji zbiorowej to było wcześniej 160, teraz 180 milionów. Czyli tu jest nawet wzrost. Lublin zrobił to na stałym poziomie. To tutaj Wrocław te dochody majątkowe, czyli najczęściej ze sprzedaży majątku, trzymał na podobnym poziomie, czyli w granicach 350 milionów złotych dla Wrocławia. Natomiast w przypadku Lublina, to jest zresztą stała tendencja, bo to każdy z skarbników jest taki sposób, że mówimy, że więcej sprzedamy działek, więcej nam wpłynie. Wzrosło to z 206 do 350 prawie, 342 milionów. Czyli tutaj tą nadwyżkę, żeby załapać się w te wszystkie wskaźniki, no próbuje się sprzedażą majątku no nadgonić, żeby ten wskaźnik nie wyglądał tak dobrze, bo jak mówię, ponad 200 milionów więcej z 2478 do 2703. Te miliardów, oczywiście złotych, tak wzrosną dochody Lublina w prognozie na 2020 i 2021. No właśnie, i przejdźmy teraz do tej części, ponieważ projekt budżetu zakłada rzeczywiście 114 milionów złotych deficytu przy, tak jak pan Michał powiedział, 2 miliardach 700 milionach złotych dochodów. No i wydaje się, że ten deficyt to zaledwie 114 milionów, no bo na przykład Szczecin ma deficytu ponad 400. No i samo nasuwa się pytanie, czy finanse naszego miasta rzeczywiście są
w dobrym stanie, patrząc na te dane. Pan przewodniczący Margul, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja sobie przygotowałem takie zestawienie właśnie, jak to w różnych miastach, jeżeli chodzi o deficyt, jak wygląda. Wrocław, o którym kolega Michał mówi, 525 milionów minus 525 milionów. Warszawa minus prawie miliard, 925 milionów. Szczecin 410, Rzeszów znacznie mniej, no powiedzmy ludnościowo znacznie mniejszy, 132 miliony. Poznań 681 milionów, Łódź 293 miliony. 114, Kraków 742 miliony, Katowice ludnościowo zbliżone, nawet my nieznacznie przekraczamy Katowice, 311 milionów deficytu, Gdańsk 565, Bydgoszcz też podobna ludnościowo, 183, Białystok 123, więc na tle dużych miast wyglądamy całkiem nieźle. No, ja nie powiem, że jest to sytuacja oczywiście wymarzona i oczekiwana, żeby mieć deficyt na takim dużym poziomie. Natomiast no, patrząc na inne miasta, nie jest u nas źle, jeżeli to może być jakimkolwiek oczywiście pocieszeniem ta sytuacja. Panie Michale, pana zdaniem, jak to wygląda? Ja się cieszę, bo zdecydowanie pan przewodniczący więcej lekcji ode mnie odrobił, więc nie chciałbym mówić, tylko jakby to było procentowo do dochodów odnieść, to żeby to tak rewelacyjnie nie wyglądało. I pewnie gdyby to skorygować o te wydatki majątkowe, o którychśmy mówili, w zeszłym roku ten deficyt wynosił 50 kilka milionów, pamiętam, bo gdzieś sobie to tam obliczyłem. W związku z czym no, jest gorzej, natomiast Lublin ma taką tendencję, ja ją też obserwuję, bo z racji funkcji śledziłem te budżety przez wiele lat, chociaż dosyć dawno. Zatrzymałem się na takiej szczegółowej analizie w roku 14, ale te tendencje gdzieś wiele lat wcześniejśmy śledzili. Ja wtedy, kiedy w tej kadencji byłem adwersarzem, moim był pan przewodniczący Brylowski, w związku z czym były prezydent, więc czasami sięgaliśmy do prezydenta Pruszkowskiego, czasami do prezydenta Brylowskiego i te dane się porównywało. W związku z czym ma taką tendencję do ukrywania pewnych rzeczy w budżecie. No i potem jak królik z kapelusza wyciąga się te pieniądze i właśnie te wydatki majątkowe taką rzeczą są. Więc procentowo oczywiście te liczby brzmią no, w takim Wrocławiu no, dużo, dużo lepiej. Mówię tu o Lublinie. Natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że Wrocław, czy w przypadku Wrocławia, przy tym ogromnym budżecie, to oczywiście te wpływy PIT-owskie i wszystkie inne są dużo wyższe. Czyli Wrocław, będąc większym miastem i bogatym, jest dużo mniej narażony na wszystkie wahania, mówiąc krótko, to tak jak z zachodnimi demokracjami. Stany Zjednoczone poradzą sobie z deficytem, czy Wielka Brytania. Grecja sobie z nim nie poradziła i tutaj myślę, że to jest ta kwestia, nad którą warto by się było pochylić. Do mnie gdzieś tam głosy dochodziły w trakcie jeszcze tych tłustych lat tak naprawdę samorządu, że pewne inwestycje są przenoszone. Myśmy też obserwowali, patrząc na parę poprzednich lat. W tym budżecie się cieszę, bo tutaj wydatki majątkowe są na bardzo wysokim poziomie. Pytanie, zostaną zrealizowane. Czyli inwestycje, mówiąc krótko. Natomiast no, wcześniej no, nie mieliśmy takich ogromnych inwestycji. W tej chwili mamy ten dworzec metropolitalny. One się rzeczywiście na pewnej kadencji zatrzymały. W tej chwili jest powrót. No bo też to jest koniec perspektywy środków unijnych, a za chwilę będzie początek następny. Natomiast ja nie wiem, pan przewodniczący, mnie się coś ponad 100 milionów kojarzy tej pomocy z covidowej rządu. Natomiast zobaczmy też, jaka to jest, pan przewodniczący nawet mrugnięciem oka nie daje mi znać, czy dobrze zapamiętałem, bo mówię to z głowy, czyli z niczego. Ale tak mi się wydaje, że to było około 100 milionów dla Lublina. Natomiast dla deficytu to jest, no to jest porównywalna kwota dla mnie z deficytem. Jeżeli mówimy o tej kwocie, która w czasie wyborów była z tabliczkami tak, propagandowymi, która się o dziwo znalazła w końcu, bo ja się bałem, że po wyborach się ta kwota nie znajdzie z tych tabliczek, to było to 30 milionów, więc w skali miasta te 30 milionów oczywiście ważne, ale to nie jest taka kwota.
Mam pytanie chyba bardziej skierowane do pana przewodniczącego Margula. Czy wiedząc o obecnej sytuacji, albo przewidując, prorokując, są takie inwestycje, które no, nie powinny być zrealizowane, albo trzeba by dwa razy to przemyśleć, czy warto było je realizować? Znaczy, nie wiem, czy pan się odnosi do tych inwestycji, które są realizowane, czy które... Które są realizowane, tak. Załóżmy, że takie. No to, o czym Michał już wspomniał, one są, te duże inwestycje, które realizujemy ze środków europejskich. To jest koniec tej perspektywy. Jeżeli byśmy ich nie zrealizowali, to być może byśmy ich w ogóle nie zrealizowali. Jeżeli mamy dofinansowanie na bardzo dużym poziomie, ponad, zdecydowanie ponad 50%, to... No to pytanie z tego rodzaju, czy rzeczywiście, czy nas stać na to, żeby nie skorzystać z tego. I moim zdaniem wśród tych dużych inwestycji, oczywiście też była powiedzmy szeroka dyskusja na temat parku ludowego, bo wraz z budową tego parku okazywały się pewne rzeczy, że podłoże i tak dalej, te wydatki się no, wzrastały w przetargach, firmy nie były w stanie za określone środki realizować, ale no, efekt też jest, nie wiem, czy ktoś z Państwa był już w parku, oglądał, no, natomiast efekt jest dość ciekawy i myślę, że będzie to kolejne ciekawe miejsce dla ludzi, więc natomiast z tych inwestycji dużych, które są teraz realizowane, wydaje mi się, że naprawdę nie byłoby sensu rezygnować, bo stracilibyśmy pieniądze. Szczególnie jeszcze trzeba pamiętać, na przykład przy Alejach Racławickich, że to jest w ogóle część większego projektu. To również ulica Choiny, przebudowa sieci trolejbusowej i tak dalej. Tam wiele jest inwestycji, więc albo trzeba byłoby zmieniać umowę, żeby tego nie zrealizować. A jeśli przy niezmienionych umowach, prawdopodobnie po prostu byśmy stracili no, również pieniądze za to, co zostało już rzeczowo zrealizowane. Także moim zdaniem z tych dużych inwestycji nie powinniśmy rezygnować. Więc w ogóle najgorszą rzeczą to było wycięcie inwestycji. Natomiast przy inwestycjach tutaj pan przewodniczący Margul wspomniał o tym bardzo dużym poziomie dofinansowania, czyli nawet 85%. Tak się zdarza, jeśli chodzi o inwestycje. Natomiast nie możemy zapominać i tutaj myślę, że samorządy o tym walczą naprawdę za chwilę będą dziesięciolecia, od kilkunastu lat. To, żeby móc sobie bez najmniejszego problemu uzyskać dofinansowanie również do podatku VAT, bo to jest bardzo poważny problem samorządu, bo jeśli my mamy 15% dofinansowania w takiej inwestycji, a do tego dochodzi nam na przykład w tym jeszcze, czyli 15% wkładamy, w tym VAT się robi kolejne w granicach 18, prawie 19%. Mówię tutaj w kwocie tej konkretnej. No to nam się robi, że to dofinansowanie nam się robi o 30%, znaczy w sumie to jest kolejne 15 czy 20% więcej. Więc realnie wychodzi to 60 parę 70% i myślę, że to jest bardzo, bardzo poważny problem. I zgodzę się z panem przewodniczącym Margulem, że rzeczywiście, jeżeli to jest 30 milionów tych covidowych środków przy tym budżecie, to 30 milionów przypomnijmy, wydatkach na poziomie w tej chwili, przy dochodach na poziomie 2 miliardów 700, no to w ogóle to nawet nie jest końcówka, którą z panem przewodniczącym czasami byśmy wymieniali, żeby państwa nie zanudzać ciągiem tych cyfr. On tak naprawdę nic nie zmienia. Natomiast ja tutaj dostałem z Fundacji Wolności, nie wiem, czy pan przewodniczący miał tyle szczęścia, zestawienie budżetów, czyli tych wydatków inwestycyjnych, wydatków majątkowych na przestrzeni lat. No i tutaj to już tak rewelacyjnie nie wygląda, dlatego że mniej więcej to tak naprawdę w 2014 rok to był jedyny rok, w którym te wydatki majątkowe przekraczały 32%, a zdarzało się także w roku 16 to 11, niecałe 12%, czy w 2020 to było 16%.
Czyli my rzeczywiście też idziemy w tym kierunku inwestycyjnym, który nie jest dobry, ale oczywiście właśnie te wielkie inwestycje, czy brak tych wielkich inwestycji, to powoduje, że tutaj jest problem. Ja nie pamiętam, co było w roku 2014, ale wydaje mi się, że tam były te dojazdy do obwodnic, warte miliardy złotych, duże, które tam się pojawiały. Natomiast znowu, w tej kwocie wydatków majątkowych, która jest dzisiaj, bardzo dużą część stanowią dwie inwestycje, czyli dworzec metropolitalny przede wszystkim, plus modernizacja komunikacji to dwa. Przy czym te modernizacje komunikacji, tabor się starzeje, więc one muszą się po prostu odbywać co kilka lat, bo po prostu co 10 lat ten tabor nowy kupiony ma 10 lat, więc też do końca to trudno nazwać taką. To jest taka inwestycja odtworzeniowa. De facto. W związku z czym też to jest pewien problem, że te duże inwestycje zabierają pieniędzy, ale bez nich potrafi to nawet do 11% udział inwestycji w całości spaść. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Chciałbym, panowie, żebyśmy poszli o krok dalej. Przewodniczący Widomski jako pierwszy będzie odpowiadał. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała 104 wnioski budżetowe. To są wnioski radnych, żeby nie było nieporozumień. Ile pana zdaniem z tych wniosków ma szansę trafić do budżetu? Znaczy, powiem brutalnie. Niech mi pan powie, ile tych wniosków zaproponował PiS i one nie będą miały szansy trafić do budżetu albo trafić w niewielkim stopniu. No tyle prezydenta Żuka, że tak było zawsze, jak prezydent Żuk był wiceprezydentem Żukiem, czyli w roku 2010, no to myśmy się też musieli. Natomiast wtedy mieliśmy taką szansę, że mieliśmy większość w Radzie, czyli opozycja wtedy miała większość w Radzie, czyli Radni Niezależni plus PiS. W związku z czym byliśmy sobie w stanie wywalczyć. Ja jak patrzę na te kwoty, które dzisiaj się biją radni, to ja sobie pamiętam, że ja do ostatniego budżetu chyba 12 milionów wprowadziłem, a w tej chwili chyba radni wszyscy mają szansę wprowadzić 4, więc przy czym mówię na etapie procedowania budżetu, bo oczywiście radni prezydenta Żuka, sądząc po uśmiechu pana przewodniczącego, wprowadzają znacznie więcej, śledząc Facebooka pana przewodniczącego, to jest to zdecydowanie więcej, natomiast jest to ten ostatni etap, kiedy my ten budżet możemy układać. Ja byłem zwolennikiem i chciałem coś takiego wprowadzić, co mi się nie udało wprowadzić, to żeby każdy miał jakąś swoją pulę pieniędzy. To tak trochę jak z budżetem obywatelskim z dzielnicami. Radni są podzieleni dzielnicami, w związku z czym jest pewien konsensus co do polityki. Natomiast tak też mi się wydaje, że nagle jakby się okazało, że mamy 6 masztów niepodległości w każdej dzielnicy, to wszyscy byśmy nie dzierżyli. Więc myślę, że to też jest jakaś granica tego rozsądku. Znaczy, do radnych należałoby apelować wtedy do rozsądek, bo to jednak są publiczne pieniądze i po prostu na byle co wydawać nie można. Więc tutaj też tą stronę prezydencką to usprawiedliwia, że rzeczywiście prezydent wie tak naprawdę, na co są potrzebne te pieniądze. Ewentualnie można by było tę kwotę w zdecydowanej większości przenieść do budżetu obywatelskiego, żeby mieszkańcy o tym decydowali. Pozwolę sobie, Bartku, oddać ci głos, bo znam pan Filip, znowu zniknął, w związku z czym teraz twój czas. Dobrze, dziękuję. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że radni zgłaszają dwuetapowo wnioski. To, o czym teraz mówimy, o 104 wnioskach z 300 złożonych, to są już de facto poprawki do projektu, który stworzył pan prezydent. Częściowo część wniosków już została z tego pierwszego składania przez radnych. Część tych wniosków została już uwzględniona, więc mówimy tutaj jedynie o poprawianiu tego, co, z czym radni się nie zgadzają, co chcieliby uzupełnić. Skoro Michał wspomniał o polityce, to oczywiście nie omieszkam nie wspomnieć o polityce. Mianowicie już same kwoty, bo rozumiem, że Michał zapoznał się z moimi statystykami, które były umieszczane na... Nie? Nie? Aha. Nie. Bo zamieszczałem obszerne statystyki dotyczące, które komisje skłożyły te wnioski, które zostały zaopiniowane pozytywnie, negatywnie, jak to wyglądało klubowo, ile na radnego. Więc jakby poobserwować wnioski radnych PiS-u, no to one przeważnie są
jest paru radnych, którzy wpisują wszystko, co im do głowy przyjdzie tak naprawdę, nie patrząc nawet ani na źródło finansowania, gdzie czasami to źródła finansowania są no, wprost absurdalne. Że wspomnę chociażby o pomyśle ściągania z lotniska, czyli z wykupu obligacji lotniska, co oznaczałoby oczywiście automatycznie upadłość lotniska, że wspomnę o zwiększaniu podatków, bo po pierwsze PIT-u nie możemy zwiększyć w budżecie, dlatego że to dostajemy z ministerstwa, po drugie, jeżeli ktoś pisze o zwiększaniu podatku o nieruchomości, że jak mamy to rozumieć, że jak wpiszemy 100 milionów więcej, to ma nagle się wybudować tyle samo z siebie budynków, które zapłacą ten podatek. No, takie wnioski są absurdalne i też nie należy się dziwić, że jeżeli ktoś bezrefleksyjnie wpisuje na wszystko, tutaj rekordzistą jest chyba radny Biela, który wpisuje po 50-100 milionów rocznie, więc gdyby każdy radny tyle poprawek miałby wnieść do budżetu, no to mamy dodatkowe 3 miliardy, które trzeba byłoby wydać. Więc może wiadomo, że Bielakowi jakieś kondominium wydzielić i on wtedy by sobie spokojnie tak. Że nie wspomnę też o tym, że no, niektórzy radni na tyle słabo poznają budżet, że wpisują rzeczy, które są już w tym budżecie ujęte. Że składając wniosek wcześniej mają część rzeczy jest ujętych, a oni ponownie składają poprawki tak jakby, nie wiem, albo zaznaczyć to, że tutaj oni się o to postarali i to dzięki nim, bo innego, albo po prostu są kompletnie nieświadomi, co w tym budżecie się znajduje. Wracając do tych wniosków, z tych 104 wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Prezydent się pozytywnie do 81 tych wniosków, niekoniecznie czasami się nie pokrywają, że komisja negatywnie się o czymś wypowiedziała, a zostało pozytywnie. I oczywiście tutaj możemy dyskutować, w jaki sposób będzie zrealizowane. Na przykład jeżeli ktoś czasami pule przeznaczone na remont zostanie gdzieś tam zwiększona i z tej puli trafia do tej puli. Czasami jeżeli, nie wiem, radny oczekuje jakiejś inwestycji, to zostało to pozytywnie zaopiniowane w zakresie przygotowania dokumentacji do tej inwestycji. Więc de facto ta kwota ostatecznie na pewno będzie mniejsza niż to, co radni oczekiwali. Więc tutaj trudno dokładnie oszacować, aczkolwiek no, nie da się ukryć, że w tym budżecie, gdzie te duże inwestycje stanowią gdzieś tam około 400 milionów złotych, w tych mniejszych, jak jeszcze odejmiemy z tych mniejszych i jest część rezerwy celowej dla rad dzielnic, która część tej reszty zabierze, jest budżet obywatelski, która też część tej reszty zabierze, jest trochę już wniosków radnych, które zostały uwzględnione, to wiadomo, że w tych poprawkach być może tutaj liczba, którą Michał przytoczył, może będzie prawdziwa, że to będzie kilka milionów złotych i na więcej nie można będzie prawdopodobnie liczyć. No w zależności oczywiście od tego, co się jeszcze w ciągu roku wydarzy, bo wiadomo, że no, będzie na pewno bardzo dynamicznie i tak jak co roku pewnie z 10 razy do 10 razy budżet będzie zmieniany, bo w miarę przyznania jakichś środków, przesunięć, takie operacje będą. Może się tak wydarzyć, że przy korzystnych jakichś tendencjach na rynku uda się jakieś kolejne inwestycje do tego budżetu dołączyć. Dziękuję. Panowie, moje pytanie nie było przypadkowe, bo Fundacja Wolności wyliczyła, że w budżecie na 2019 rok, z tego co pamiętam, prezydent uwzględnił tylko 13 wniosków budżetowych. No i pytanie chyba naturalne, czy radni faktycznie mają wpływ w ogóle na to, co się dzieje i jak ten budżet będzie finalnie wyglądał. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Znaczy nie wiem, czy to do mnie, to chyba do przewodniczącego Margula. Ale to bardzo proszę, który z panów się czuje na siłach, to... Znaczy ja jeśli mogę, Bartku, jedno tylko powiedzieć, że to jest oczywiście takie taka zabawa w czuciu babkę, już właściwie bardziej w berga, to znaczy wygląda to mniej więcej w ten sposób, że im bardziej prezydent nie uwzględnia wniosków radnych, tym radni coraz bardziej kosmiczne pomysły mają i wtedy stąd się pojawia kilkadziesiąt milionów. I ja to też widziałem, ja to przez 4 lata obserwowałem i to jest obserwowalne we wszystkich samorządach. Czasami dobrze, jeśli ktoś, kto de facto decyduje o tym, co
co jest wydatkowane i co zrobi, no to po prostu to pójdzie. No, mogę podać przykład taki bardzo podobny. Jesteśmy gośćmi Fundacji Wolności, że czasami to jest tak, że im więcej Fundacja Wolności pyta o dane, tym bardziej prezydent tych danych odmawia, a czasami lepiej jest po prostu udostępnić rejestr, zrobić kilka rzeczy i wtedy wszyscy nie tracimy na to siły. Tutaj mówię tylko o jednej rzeczy, bo ona jest bardzo ważna. No, kwestia tych środków, na co... No Michał, teraz ciebie nie słychać. Tak, tak. To panie przewodniczący, bardzo proszę. Dobrze, to ja wykorzystam tą przestrzeń, w której teraz Michał ma kłopoty techniczne. To znaczy tak, ja jeszcze powrócę, bo pana Filipa przez moment nie było. Przypomnę jedną rzecz, że tak naprawdę mówimy, radni składają w dwóch etapach te wnioski. To, o czym teraz mówimy, to są poprawki, w zasadzie wnioski o poprawki do budżetu. I te statystyki się pewnie na tym opierają. Natomiast radni wcześniej składają do budżetu wnioski, już nie związane z przesunięciami między jakimiś działami, tylko po prostu składają inwestycje, które chcieliby realizować. I rozumiem, że ta statystyka nie obejmuje pewnie tych inwestycji, tych remontów. Dlatego też no, rzeczywistą liczbę tych inwestycji no, będzie zupełnie inna. Ja przypomnę może mniej więcej procedurę, w uproszczeniu procedurę budżetową, że składają zapotrzebowanie na wszelkie wydatki, na inwestycje, składają wszystkie działy, wszystkie jednostki i składają również radni, składają rady dzielnic. I z tego tworzony jest pierwszy ten zarys budżetu. I to, o czym tutaj mówimy w tym pytaniu, to jest to już ten etap wtórny, czyli potem poprawianie budżetu, który został stworzony. Więc de facto ciężko nawet byłoby chyba taką statystykę stworzyć, na ile to, co się w tym pierwszym projekcie budżetu znajduje, na ile to są inwestycje zgłoszone przez radnych, a na ile powiedzmy przez to, że nie wiem, powielają się czy z radami dzielnic. Zresztą wielu radnych ma też takie, to też już wspomniałem, mają taki zwyczaj, że w zasadzie zgłasza wszystko, co rady dzielnic zgłoszą, żeby to szczególnie radni opozycyjni z PiS-u mają taką, biorą w zasadzie, dostają wydruk, przeklejają do swojego dokumentu i żeby pokazać radom dzielnic, jak to dbają o te dzielnice, przeklejają wszystko, całkowicie bezrefleksyjnie. I tu się z Michałem zgodzę, że gdyby każdy radny miał rzeczywiście jakąś pulę taką, że mógłby wskazać jedną rzeczywiście taką potrzebę w dzielnicy, którą uważa za rzecz bardzo istotną i wiedziałby, że ta jedna jego potrzeba w tym budżecie, który sobie taki posiada, wyda, to wtedy byłoby to pewnie dużo bardziej racjonalnie, by radni pisali te wnioski, bo rzeczywiście wybraliby coś, co jest potrzebne, a nie przepisywanie po prostu, co się da. Ja tylko z mojego ulubionego radnego, o którym mówię, wspomnę tylko, że w roku tak ciężkim dodatkowe o szkole na Felinie, która została już spisana do budżetu, chciałby przesuwać pieniądze dodatkowe do budżetu, nie wiem po co, bo i tak nie zostałoby to wykonane w 2021 roku, bo nie da się w ciągu pół roku zbudować szkoły. To jeszcze dołożył, wymyślił sobie, że basen tam zrobi, jeszcze coś jeszcze, żłobek obok, wszystko chciałby, a prawdopodobnie tylko chodzi o to, żeby móc, nie wiem, powielić to, pokserować, porozdawać ludziom, jak to się stara o dzielnicę, a jak zły prezydent tego nie realizuje, to odnośnie wniosków. Więc mówię, wracając do tego pytania, ciężko jest trochę powiedzieć, jak też już wspominałem, ta pula tych środków pozaeuropejskich, poza budżetem obywatelskim i poza rezerwą dla rad dzielnic, ona się niejako nieco kurczy. W związku z tym rzeczywiście możliwości do realizowania tych inwestycji tylko i wyłącznie ze środków miejskich jest mniejsza i przez to też być może można taką obserwować mniejszy wpływ radnych, aczkolwiek mówię, tu te dane ograniczają się tylko i wyłącznie
o tych 19 wnioskach, to są do poprawek budżetowych i nie ma się to nijak do tego, co rzeczywiście radni chcieli, a co zostało zrealizowane. I to nawet ciężko byłoby to określić. Dziękuję. Znaczy, ja jeśli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja wprowadziłem taki zwyczaj, nie ukrywam, że obejrzałem sobie Komisję Budżetowo-Ekonomiczną i czasami pana przewodniczącego podziwiam, bo prawie cofaliśmy się do Leszka Czarnego, który na placu pod Farą się kładł. W związku z czym to są tego typu rzeczy. I rzeczywiście to jest bardzo trudne do procedowania w tego typu warunkach. Natomiast ja wprowadziłem taki zwyczaj, że myśmy mówili o rzeczach ważnych. Czyli próbowaliśmy w bardzo krótkim czasie, ja jak zostawałem w trakcie kadencji, to debatowaliśmy, z tego co pamiętam, 49 godzin nad budżetem na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Polegało to na tym, że czytało się po prostu po kolei paragrafy. Ja to skróciłem, pamiętam, założyliśmy się wtedy z panią skarbnik Szumlak, że zrobimy to, ja powiedziałem, że do 5 godzin zejdę. Zeszliśmy do 4,5, ale rozmawialiśmy na początku o rzeczach najważniejszych. Czyli jaka jest nasza wizja miasta, co byśmy chcieli zrobić, gdzie widzimy. Stąd na przykład w tych, nie wiem, 12 milionach, które ja wprowadziłem do budżetu ostatniego swojego, to było 10 milionów na MPK. Znaczy, mówiąc krótko, myśmy rozmawiali o rzeczach ważnych i pewnie też, jak państwo widzicie, nie wiem, czy bylibyśmy dzisiaj w przeciwnych klubach, gdyby mi się udało, a nie tylko panu przewodniczącemu, czy w tym samym, ale my się co do zasady zgadzamy, tak? Czyli bardzo wiele rzeczy jest takich, które są nam bliskie, bo Lublin wszystkim jest bliski. Więc można by było sobie też wyobrazić, się cieszę, że pan przewodniczący powiedział o tym milionie. Natomiast no, ja też trochę rozumiem, to znaczy jakby ja był przewodniczącym Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, a mój prezydent byłby moim prezydentem, to dawanie maczugi do ręki, którą tegoż prezydenta się będzie w głowę walić w trakcie różnych innych rzeczy, no można sobie wyobrazić. Dzisiaj ta debata wygląda, no to jest trochę mało merytorycznie, chociażby dlatego, że opozycja nie zauważyła tego, co rzucało się na pierwszy rzut oka, że te kwoty są dokładnie takie same jak w budżecie na 2020 rok. Czyli rozmawiało się o rzeczach takich, przyznam, ja przeleciałem, panie przewodniczący, więc też być może były tam momenty debaty troszkę bardziej merytoryczne, natomiast rzeczywiście było tutaj dosyć ciężko. Myślę, że na każdego przyszedł czas, teraz przyszedł na pana przewodniczącego Margula, który nam się zawiesił. Nie, pan przewodniczący jest obecny. Jestem. Może mi twarz namarła. Panie przewodniczący, czy słowo komentarza do słów pana Michała? Już, tak, jedno tylko słowo komentarza, bo mam wrażenie, że Michał porusza się cały czas w projekcie budżetu 2020 i mówi o tym, że zostało to przełożone na 2021. Ale projekt na wykonanie, wiadomo, że wykonanie będzie tu w dużym zakresie będzie się zmienić. Bo i zarówno w dochodach gdzieś tam, czy w przychodach z biletów, czy w przychodach podatkowych, to będą inne odczyty. Ja nie wiem w zasadzie do czego, bo jeżeli Michał odnosisz się do planu na 2020 rok i to, że plan w 2021 będzie, jest taki sam, no to ja tu nie widzę nic takiego strasznie dziwnego. Natomiast jeżeli porównywać by to, co wykonanie do planu, no to pewnie wykonanie tegoroczne do planu przyszłorocznego, no to pewnie byśmy obserwowali wzrost, który wynika chociażby z tego, że, no, że pandemia w przyszłym roku pewnie troszkę mniejszym zakresie nas dotknie. Znaczy tutaj, Marku, rzecz wyglądała w ten sposób. Pani skarbnik Szumlak, nie wiem kiedy tego zaprzestała, bo tych wcześniejszych budżetów nie patrzyłem. No, projekt budżetu 2020 był bez wątpienia jej budżetem. Natomiast myśmy zawsze mieli taką pozycję, wykonanie poprzedniego roku, jeśli były plany. W związku z czym radni też, no nie mając takiej, pan przewodniczący jest ekonomistą, ta parę osób jest takich, które się gdzieś tam znają na liczbach, natomiast dla większości no to budżet to jest po prostu jakiś rząd cyferek, robaczków. Ja pamiętam, jak u nas jeden z radnych powiedział, jak go zapytano, co o tym sądzi, powiedział, no chyba pan nie zwariował, że to czytam. Do dziennikarza to się naprawdę da przeczytać, bo tak rzeczywiście jest. W związku z czym ja mówię o tym, że tych na przykład
30 paru milionów z MPK nie będzie. I teraz my de facto rozmawiamy o tym, czy prezydent sprowadzi 4, 6, 8 czy 12 milionów, a nie rozmawiamy o tym, że nie będzie 35. Mówię tu na debacie, no bo debatujemy nad projektem budżetu, my nie debatujemy nad wykonaniem, bo oczywiście jest to odrębny punkt w Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Natomiast nad tym rzeczywiście by się należało pochylić, jak to będzie, żeby realnie planować te finanse. No bo dzisiaj to czasami wygląda tak, przychodzi jakaś zmiana, mamy wykonanie, bach, coś zdejmujemy. Ja się obawiam, że my będziemy zdejmować, panie przewodniczący, i to będzie pański trudny moment, że będziemy zdejmować z inwestycji. Pamiętam, jak był okres taki kryzysu gospodarczego, też przełomu lat. Wtedy było bardzo duże zatrzymanie i myśmy wtedy kilkadziesiąt milionów, a wtedy było to dużo, w dużym procencie zdjęli z inwestycji, bo po prostu tych pieniędzy nie było. Więc żeby się nie okazało, że z tych dobrych na dzisiaj procentów wydatków majątkowych zostanie coś zdecydowanie mniejszego, szczególnie, że są te wielkie inwestycje. W związku z czym pytanie, co pan prezydent zdejmie? Czy będzie łatwiej mu zdjąć dworzec metropolitalny, czy komunikację miejską, która jest finansowana w 85% z budżetu Unii Europejskiej, czy właśnie zacznie ciąć chodniki, ulice, różne inne rzeczy, bo de facto, tylko tam już będzie musiał to ciąć po ilości i to bardzo dużo. Bo prościej jest zdjąć 50 milionów z jakiejś dużej inwestycji, mówię tu księgowo, zapłacić to 2 stycznia następnego, czy 5, czy 7 stycznia następnego roku. Takie rzeczy się dzieją, natomiast no, nie da się przekładać bardzo, bardzo dużej ilości inwestycji. Ja obawiam się, że ten przyszły rok tak... Znowu wracając już bez żartów do tego, co mamy do czynienia z tą pandemią, no to oczywiście on może również spowodować redukcję zatrudnienia tego. W tym projekcie budżetu nie widać. My jesteśmy w połowie kadencji, więc to też nie będzie takie, powiedziałbym, drastyczne w sensie takim, no zawsze nie robi się tego w ostatnim roku kadencji przed samymi wyborami. Natomiast samorządy mogą przed taką koniecznością stanąć i ona zawsze, ta konieczność uderza w najsłabszych, czyli pracowników administracji, tak? No bo nagle okazuje się, że w szkołach pracownicy administracji dzisiaj no trochę przychodzą do ponic, no bo nie ma uczniów w szkołach. W związku z czym to zaczyna być, no, mnie się przypomina, jak śnieg przestał w Lublinie padać, no i był problem z tymi, którzy mieli umowę na odśnieżanie miasta. Trawa na szczęście cały czas rośnie. Natomiast no, to są takie bardzo poważne zagrożenia i nad nimi rzeczywiście już na projekcie budżetu należałoby się pochylić. Dobrze, ja pozwolę sobie do jednej rzeczy się tylko odnieść do komunikacji miejskiej, bo tak naprawdę te uszczuplenia w budżecie, te powiedzmy 30-35 milionów, o którym chyba ostatecznie to troszeczkę mniej, chyba gdzieś około 20 w tym roku, 20-25 w tym roku tej straty jest, ona została już niejako skonsumowana przez budżet, bo pewne przesunięcia musiały być zrobione, więc nie odnośmy tego do 21 rok. Więc ja owszem uważam, że taka strata na pewno jakaś w przyszłym roku będzie, bo ze względu na ten brak zaufania do komunikacji i tak dalej. Natomiast też pamiętajmy o innych rzeczach, które się wydarzyły w międzyczasie. Miasto w trosce o własne finanse wprowadziło kartę mieszkańca, która dla mieszkańców, dla płacących podatki w Lublinie zostawia stare stawki, natomiast de facto wszystkie osoby nie płacące w Lublinie podatku, czyli w domyśle no, nie mieszkające w Lublinie, płacą teraz za komunikację więcej. Widać już pewien ruch w kierunku takim, że z tej komunikacji, z tej części abonamentowej jest przepływ pewnej grupy osób, prawdopodobnie właśnie tych, które teraz zostały zmuszone do płacenia więcej, do komunikacji jednorazowej. Ale wiemy też, że w komunikacji jednorazowej de facto te przejazdy są trochę droższe. Więc być może ten spadek, który będziemy mieli z powodu COVID jeszcze w pierwszych miesiącach przyszłego roku, będzie w pewien sposób zrekompensowany przez te inne wpływy, które będziemy mieli w związku z akcjami propodatkowymi, prawda, żeby zachęcać tych mieszkańców do tego, żeby rejestrować się w Lublinie, płacić tutaj podatki, bo mieliśmy bardzo dużą rzeszę
mieszkańców, które tego nie robi. I też wiemy z innych miast, jak to czy w Krakowie, czy w innych miastach wyglądało, kiedy te akcje propodatkowe się prowadzono, jaki to miało pozytywny efekt na budżet. A panie przewodniczący, co w takim razie można jeszcze zrobić, żeby zatrzymać odpływ mieszkańców z Lublina, żeby podatki zostawiali tu, a nie w gminach ościennych? To złożone pytanie, co można robić. Znaczy, zależy o czym mówimy. Czy mówimy o ruchu, rozumiem, w pytaniu było ruch z Lublina do gmin ościennych, tak? Bo jest ruch możemy w dwóch, powiedzmy, wymiarach, czyli wymiar taki wyjeżdżania w ogóle gdzieś do Warszawy czy do innych dużych miast. I tutaj bardzo istotne jest zapewnienie takiej pełnej oferty, żeby to dla młodych ludzi było atrakcyjne, więc zarówno i kultura, i nie wiem, sport, miejsca rekreacji i tak dalej, co myślę, w ostatnich latach miasto postawiło między innymi na rozwój kultury i myślę, że to swoje efekty przynosi. Natomiast co do sąsiednich gmin. A panie przewodniczący, wejdę panu w słowo, a czy w tym budżecie na 2021 rok jest coś takiego, co taki trend pozwoliłoby utrzymać, czyli zatrzymać odpływ mieszkańców? No ale to ciężko, wprost ciężko instytucjonalnie zatrzymać ludzi. Można pośrednio poprzez uwalnianie terenów budowlanych, nie wiem, no... Nie da się tak administracyjnie powiedzieć, no nie wyjeżdżajcie, bo coś tutaj zrobimy szczególnego. Nie ma do końca takich narzędzi. Nie wiem, czy Michale ze mną zgodzisz, bo ja szczerze mówiąc tak teraz myślę w głowie, że no poza, powiedzmy, uwalnianiem terenów pod budownictwo, które by mogły taki trend zatrzymać, to ciężko sobie wyobrazić za dużo narzędzi, które mogłyby... Globalnie jakby to mogło być. No myślę, że przede wszystkim jakość życia i to jest pierwsza rzecz. I tutaj rzeczywiście bliski mojemu sercu ruch miejski, myślę, że Fundacja Wolności też trochę w tym kierunku działa, no to żeby w Lublinie było po prostu milej, przyjemniej i fajniej. Mówiąc krótko, zamiast mieszkać pod miastem, no to w takim razie mieszkajmy w Lublinie, bo tu jest wszędzie blisko i każdy, kto ma dorastające dzieci, wie, że prościej jest mieszkać 10 czy 5 minut od przystanku komunikacji, gdzie te dzieci nastoletnie już sobie same pojadą autobusem, niż mieszkać pod miastem i je wozić po prostu, szczególnie przy większej ilości. Ale to co mówisz, to jest kwestia argumentacji tak naprawdę. Natomiast ja tak myślałem o takich narzędziach. Nie mamy. To jest rzecz prosta. Znaczy, nie tylko jest Lublin, ale też są inne miasta. I tam, gdzie jakość życia się poprawia, no my przecież też rozmawiamy z ludźmi, którzy się przenieśli, naszymi znajomymi, do Warszawy gdzieś tam, do Krakowa, do Wrocławia, no to przecież oni się nie wyprowadzają tam tylko dlatego, że tam więcej się zarabia. W Lublinie czasami się mniej wydaje. Natomiast oni się też wyprowadzają dlatego, że tam jest lepsza jakość życia. I my w tej chwili powinniśmy przede wszystkim o tą jakość życia walczyć. Ja powiem jedną rzecz przewrotnie trochę. Znaczy, Lublin będzie miał świetne narzędzie do tego, żeby ludzie z Lublina wyjeżdżali, czyli dworzec metropolitalny. Ja rozmawiam z samorządami w całej Polsce, jeśli się okazuje, a wcześniej miał obwodnicę i lotnisko. Bo oczywiście ten czas, znaczy nie wiem, no pomysł na emigrację do Londynu, no w tej chwili nie ma najmniejszego problemu, bo po prostu wsiada się w samolot i się jest u rodziny, czy gdziekolwiek indziej, dużo szybciej. Natomiast oczywiście nie jestem przeciwnikiem tych inwestycji, broń Boże, ale ten trend również my, no realizując pewną politykę rozwoju Lublina, będziemy napędzać. Natomiast ja myślę, że Lublin też, tak jak obserwuję i też chciałbym się nad tym pochylić, jeśli chodzi o kwestie na przykład wpływów z PIT-u, no to jest to pytanie, jak funkcjonują miejskie instytucje. Ja akurat się tym zajmuję. W Lublinie przez wiele lat były instytucje, które takie pozarządowe, które zajmowały się zapobieganiu przemocy. Natomiast w tej chwili się okazuje, że jest jedna z takich organizacji, która jest dotowana w tym budżecie na prawie ponad 200 tysięcy. W tej chwili wygrała jakiś konkurs i ona w zdecydowany sposób wypiera, jest prowadzona przez prawników,
którzy potem mają kancelarię i z tych osób korzystają. Jest to bardzo smutne, dlatego że ludzie się wikłają w wieloletnie procesy, żeby ten prawnik mógł zarabiać. Mówię tutaj o Stowarzyszeniu Bonafides konkretnie. Ja pani prezes tego stowarzyszenia, bo nie przerwał, to jest czynnym adwokatem. I tego typu rzeczy robi. I ludzie uciekają z miasta, dlatego bo ono jest nieprzyjazne. Ono też jest nieprzyjazne i myślę, że to też jest bardzo poważny problem, że osoby te są na przykład byłymi pracownikami tychże miejskich instytucji, więc pewne rzeczy im dużo łatwiej robić. I myślę, że pan przewodniczący i wszyscy też nad tego typu drobnymi rzeczami i nad drobnymi kwotami się powinni pochylić i zastanowić, jak to miasto funkcjonuje. To nie jest oczywiście dla Komisji Budżetowo-Ekonomicznej robota, ale właśnie zieleń, właśnie budżet obywatelski, właśnie funkcjonowanie miejskich instytucji, żeby to było przyjaźniej, mądrzej, lepiej, żeby też można było pewne rzeczy porównywać, bo mnie trochę nie dziwi to, że to sprawozdanie, ten budżet tak wygląda, jak wygląda. Jeśli no te sprawozdania, nie wiem, miejskich instytucji też przechodzą gdzieś bez echa, a to po prostu wszystko w tych dokumentach widać. I można by było w Lublinie zdecydowanie w większy sposób poprawić, chociaż finanse są oczywiście narzędziem. I myślę, że w perspektywie byłoby to po prostu widać, tak jak to było widać w wielu miastach. Ale w tym miejscu... Jeśli można, jedno słowo komentarza. Bo ja się oczywiście, Michał, zgadzam z tym, co mówisz, tylko ja tylko wyjaśnię, co ja miałem na myśli, że nie ma tak naprawdę takiego bezpośredniego narzędzia w budżecie, że przekazujemy kwotę X na coś i to powoduje, że mieszkańcy przestaną wyjeżdżać. Bo ja się oczywiście zgadzam z tobą, że to wszystkie podnoszenie komfortu życia, zapewnienie tutaj różnych jakiejś tam komplementarności tych usług publicznych powoduje, że mieszkanie w mieście jest atrakcyjne i tu ludzie zostają. Natomiast to jest proces długofalowy i nie ma takiego bezpośredniego narzędzia, że przelewam w taką pozycję budżetową 1 000 000 zł i to powoduje, że ci mieszkańcy zostają. Także to miałem na myśli. Znaczy, ja znowu powiem w ten sposób, no, ekonomicznie pewne rzeczy się policzyć da. Ja pamiętam, jak myśmy wychaniali strefę i gdzieś się pojawiały też jakieś tam nie do końca realne prognozy. Wystarczyło wziąć dokumentów parę z Ministerstwa Skarbu Państwa i je po prostu przeanalizować i zobaczyć, które strefy i dlaczego działają i zrobić to po prostu w Lublinie. Natomiast rzeczywiście i prezydentowi Żukowi się to udało i chwała mu za to, bo też patrzył od strony ekonomicznej na tego typu rzeczy. Natomiast ja pamiętam, łącznie z tym, pan przewodniczący jest radnym tej kadencji już po mnie, natomiast ja pamiętam, jak tam się pojawiły, nie wiem, udziały w podatkach sprzed 5 lat w modelach ekonomicznych. A to się bardzo zmieniało, w związku z czym warto też by było się nad tym pochylić i też z takim organizacjom pozarządowym, sensownym, które sensownie funkcjonują, Fundacja Wolności, być może siąść i nie myśleć tutaj o politycznym kanibalizmie, tylko siąść na przykład z Lubelskim Ruchem Miejskim, które ma swoje pomysły, a on również politycznie być może dla pana prezydenta Żuka może być korzystny, bo przecież na przykład w ostatnich protestach wszyscy stali, ja widziałem działaczy po tej stronie, która używała 8 gwiazdek na sztandarach i może rzeczywiście to jest pomysł na taką zmianę Lublina, żeby on był po prostu sensowniejszy, bardziej przyjazny, mądrzejszy. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, też ważną. Myśmy mieli referendum dotyczące górek czechowskich, które zajęło bardzo dużo energii mieszkańców, 15% poszło. Zajęło bardzo dużo energii społeczników, natomiast w budżecie tych górek w żaden sposób nie widać. To się w żaden sposób nie przyczyniło do zmiany, do zmian, no to właśnie dlatego, że Lublin się stał lepszy, przyjaźniejszy, były większe dochody. Dzisiaj jakbym pana przewodniczącego Mergula zapytał, to w ogóle by tego nie widział. Znaczy, nie, jest to nie do pokazania, jak ogromną energię, którą Lublin włożył, właściwie przez rok debaty, tego nie widać dzisiaj. I myślę, że to jest bardzo poważny problem i ewentualnie miejsce do debaty też, żeby siąść w jakimś takim szerszym gronie, żeby ją zdjąć z niej ideologię, zdjąć z niej pewne
pewne tematy, które gdzieś muszą pójść i spróbować siąść rzeczywiście z mieszkańcami Lublina po prostu zwyczajnie porozmawiać. I może to jest sposób na te szalone pomysły masztów niepodległości, ławeczek niepodległości i tych wszystkich innych rzeczy, które nas po prostu niszczą w sensie takim, że no właśnie coraz więcej głupich pomysłów się pojawia, bo o tym się mówi, bo masz, który stoi w historycznym miejscu w Lublinie, każdy go widzi i każdy o nim rozmawia, więc każdy chce się przyczynić do tego, żeby coś takiego powstało, a to, żeby mieszkańcy nie wyjeżdżali z Lublina, tego się nie widzi, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, czasami, a już nie mówię przeciętnemu mieszkańcowi, wydaje się, że to jest w ogóle niepoliczalne. Jeśli jeszcze można, to tak, to oczywiście powracam do tego, to są długofalowe rzeczy, czy tworzenie tego parku ekonomicznego, czy inwestowanie w jakieś rzeczy, które długofalowo spowodują wyższy komfort życia i pozostanie, to zgadzam się, natomiast pytanie dotyczyło, czy w budżecie 21 jest coś, co zatrzyma mieszkańców, i stąd moja była odpowiedź, że nie ma takiego bezpośrednio narzędzia, które za pstryknięciem powoduje. Bardziej trzeba patrzeć na, powiedzmy, narzędzia, które miasto wprowadza, między innymi wprowadzona niedawno karta miejska, i myślę, że to może być pewnego rodzaju narzędzie, które spowoduje, że ktoś kalkulując, że wyjeżdżając za 500 metrów za granicę miasta, to nie jest tak fajnie, że mam tutaj, oszczędzę parę tysięcy na działce, ale potem teraz ktoś będzie mógł sobie skalkulować, że być może przez parę kolejnych lat, jak będę tam mieszkać, to zapłacę za to więcej i w związku z tym być może mi się to nie opłaca. I to są takie narzędzia, ale to też to długofalowo działa. Natomiast nie ma magicznej różdżki, która powoduje umieszczenie jakiejś pozycji w budżecie i automatycznie ludzie przestają wyjeżdżać. Nie ma takiego narzędzia. Ja się, Michał, wszystkim z tym zgadzam, co mówisz, ale to są rzeczy długofalowe, które się buduje, tworzy. Natomiast ja się odnosiłem do jednego budżetu. I jedną rzecz tylko się nie zgodzę do końca. Z górkami czechowskimi to trudny temat. Natomiast jedną rzecz musisz pamiętać. Jakbyś sobie porównał, ja przepraszam, bo ty mówisz mi, panie przewodniczący, ja przepraszam, że mam nadzieję, że nie urażam cię, że mówię bezpośrednio. Natomiast jedną rzecz trzeba pamiętać, że ta wersja, która została poddana referendum, ona ostatecznie po tej całej debacie została zmieniona na korzyść miasta, znaczy w sensie takim, że dostaliśmy więcej, dostaliśmy jeszcze teren pod szkołę, teren pod te inwestycje został zmieniony, więc ja też się nie do końca zgodzę, że mimo że oczywiście inaczej bym sobie wyobrażał i w pewien sposób wynik mógł być do przewidzenia, bo wiadomo było, że te osoby, które są przeciwne, będą bardziej zmobilizowane i one na pewno pójdą na takie referendum, a pozostali, którym jest wszystko jedno albo delikatnie tylko są za parkiem, to mogą nie być tak zmotywowani i nie pójdą. Natomiast de facto cała ta burza wokół górek spowodowała to, że ostateczna umowa jest korzystniejsza dla mieszkańców i dla miasta niż ta pierwsza. Więc w tym zakresie pewien uzysk z tego całego zamieszania był. To tyle. Dziękuję. Panowie, nieco odbiegamy od tematu. Panie przewodniczący, mówię do przewodniczącego Margula, zwraca uwagę, że kultura jest tym elementem, który mógłby mieszkańców w mieście zatrzymać. I właśnie dlaczego ta kultura jest w tym budżecie na 2021 rok tak słabo doinwestowana? Względem tego budżetu z 2019 roku to chyba 7 milionów złotych mniej na lubelską kulturę. No czyli też muszą gdzieś oszczędzać te instytucje. Dokładnie tak, znaczy oszczędności we wszystkich działach i zarówno w sporcie, w kulturze i tak dalej. Natomiast patrząc, odnosząc do kolei poszczególnych lat, trzeba też pamiętać i patrzeć, co w danym roku się wydarzyło. Czy było to na przykład 700-lecie, które bardzo dużo środków dodatkowo pochłonęło, czy 450-lecie Unii Lubelskiej.
bo te konkretne wydarzenia kulturalne spowodowały, że w danym roku był wyższy budżet. Jest, powiedzmy, należałoby patrzeć bardziej, uśrednić to w latach, żeby mieć jakieś porównanie. Wiadomo, że no, jeżeli jest budżet ciężki, no to zawsze jest pokusa taka, że z takich rzeczy miękkich troszeczkę bardziej mocno ściągnąć. I jest to pewnego, być może pewna konsekwencja właśnie tego, co mamy. Natomiast mówię, patrzmy, który budżet porównujemy, bo niektóre nie są do siebie porównywalne ze względu na specjalne wydarzenia artystyczne, które miały w danym miejscu roku. Dziękuję. Jeśli mogę, znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o kulturę. Starałbym się, i to jest raczej praca dla Komisji Kultury, chociaż być może pan przewodniczący taką debatę mógłby rozpocząć. Tutaj jest istota, po pierwsze, kogo dotkną te cięcia. I niestety umówmy się, że w przypadku kultury te cięcia najbardziej dotykają ludzi tak zwanych freelancerów. Bo oczywiście pracownicy miejskich instytucji kultury dostaną swoje własne pieniądze. Natomiast przy takich spektaklach granych na żywo pracują dźwiękowcy, oświetleniowcy, przy wydarzeniach kulturalnych również. Ich będzie dużo, dużo mniej, no bo też mieliśmy Jarmark Jagielloński zawsze bardzo, czy Festiwal Sztuk Mistrzów, które były bardzo rozbudowane, one zupełnie inaczej. Czyli te takie sztandarowe inwestycje pochłaniające gigantyczne, sztandarowe wydarzenia. W związku z czym ja tu bym się zastanowił nad tym, w jaki sposób my tę kulturę, czyli jak możemy wykorzystać potencjał kulturowy Lublina do tego, żeby w tych czasach pandemii stworzyć coś zupełnie nowego. I mogłoby się okazać, że tych spektakli w internecie będzie więcej, bo oczywiście produkcja bardzo dużo kosztuje. Natomiast potem te spektakle są emitowane w internecie, one w bardzo dużym stopniu się nie finansują, w związku z czym de facto to jest bardzo duży procent dołożenia do każdego z takich wydarzeń kulturalnych. I Lublin miałby szansę na to, żeby tnąc wydatki w kulturze, jednocześnie nie ciąć wydarzeń. I to być może też jest taki moment, no myślę, że pan przewodniczący też, ja sporo rzeczy obejrzałem właśnie w tym czasie, w którym była pandemia i oczywiście kanały streamingowe również obejrzałem, czyli seriale, które gdzieś nigdy nie miałem czasu ich obejrzeć, ale też obejrzałem spektakle, które zawsze chciałem obejrzeć, bo ta kultura przyniosła się do sieci. No, można sobie też wyobrazić cyfryzację zasobów innych, tak? Od architektury po sztukę i z tego skorzystać, no bo ludzie przychodzą do pracy, są to wybitni fachowcy, którzy ten czas mogą poświęcić. No, można sobie wyobrazić sytuację taką, bo przecież to są dziesiątki czy setki tysięcy obejrzeń na YouTubie czy gdziekolwiek indziej, rzeczy na przykład o Lublinie. Tak? Mogłoby się to pojawić, tak jak mamy Lubelski Fundusz Filmowy. Tak samo tego typu rzeczy związane z kulturą mogłyby być. Więc ja bym tutaj zachęcał do tego, żeby się temu zdecydowanie lepiej po prostu przyjrzeć od strony finansowej, żeby nie ciąć tak na po tym, co najprościej, ale może być może siąść i zrobić taką debatę, czego chcieliby mieszkańcy więcej, z czego więcej skorzystają, co się zmieniło, jaki będzie tego wynik i wtedy właśnie ten Lublin, o czym też wcześniejśmy rozmawiali, stałby się bardziej przyjazny niż inne miasta. Ja też jedną rzecz powiem. Rzeczywiście, znowu tutaj politykę, chociaż to pan przewodniczący jest od polityki, te środowiska związane z kulturą najbardziej oczywiście wsparły, powiedziałbym, opozycję w skali kraju i one bardzo często dostają po tylnej części ciała właśnie, no bo od nich zacznie się cięcie. Wydaje mi się, że to politycznie też nie jest najmądrzejsze. Pomysł, że znalezienie dla tych ludzi rzeczywiście możliwości rozwoju byłoby zdecydowanie lepsze. Dziękuję. Jeszcze pozwolę sobie na moment powrócić, znaczy częściowo w tym pytaniu, bo sprawdziłem sobie w notatkach i tak jak słusznie zauważyłem, że to 450-lecie Lublina było przyczyną tego, że w 2019 roku on jeszcze był w trakcie zwiększany ten budżet o 4 miliony,
Przyjęcie Lublina na pewno nie, bo... Przepraszam, Unii Lubelskiej, przepraszam, bo dwie rzeczy, o dwóch rzeczach mówiłem i skróciłem to do jednej. 450-lecia Unii Lubelskiej i ten budżet był jeszcze w trakcie roku zwiększany o 4 miliony. I mógł, więc porównując wykonanie 19 do 21 roku, są to dwie rzeczy nieporównywalne i ciężko w ogóle takie zestawienie mówić. A jeszcze chciałem do poprzedniego pytania na moment wrócić, bo po tych zmianach, jak zaczęliśmy wprowadzać konkursy rozlicz PIT w Lublinie, oczywiście to nie ma się nijak do tego, do fizycznego przemieszczania się i zamieszkania ludzi, bo bardziej to mówimy o osobach, które mieszkały w Lublinie, a rozliczały się gdzieś tam, więc tu już zaobserwowaliśmy wzrosty na poziomie w pierwszym roku tam 4600, potem 1900 tych podatników. Teraz wraz z kartą miejską pewnie będzie jeszcze więcej. Natomiast 19 rok był pierwszym rokiem, w którym fizycznie zwiększyła się liczba mieszkańców Lublina. To też trzeba pamiętać, po wielu latach stratnych dla Lublina, ten był pierwszym na plusie. I patrząc na okoliczne te gminy, to tylko Świdnik ma cały czas ujemne, ma spadki, a wszystkie gminy rzeczywiście ościenne nadal mają wzrosty, czyli ten ruch jest nadal do tych gmin, ale w pewien sposób, no to mówię, trzeba by przeanalizować, dotrzeć do tych osób, dlaczego to zjawisko nastąpiło, czy jest to w połączeniu z kwestiami podatkowymi, czy rzeczywiście fizycznie ten strumień został troszeczkę przyhamowany, ale jest takie zjawisko. Panowie, wróćmy jeszcze do szukania oszczędności. Wiemy, że pandemia koronawirusa to po pierwsze, reformy PIT, CIT to na co przewodniczący Margul zwraca uwagę, to po drugie, to są te elementy, które rzeczywiście w ten budżet mocno uderzają. Czy są miejsca, w których można by jeszcze szukać oszczędności? I tu kieruję do przewodniczącego Widomskiego jako pierwszego. Jak to wygląda dla osoby spoza tego głównego nurtu? Znaczy, powiem w ten sposób. To, o czym rozmawiam i myślę, jeśli też gdzieś czytamy prasę czy internet, to jest zdecydowanie spora skala marnotrawstwa. Ja powiedziałem o tych prawie 200 tysiącach na przykład dotacji dla Bona Fides, które sobie doskonale funkcjonuje, również zmieniając, myślę, te wpływy podatkowe. Ale tutaj problem polega na tym, że my tak naprawdę Lublina raz na jakiś czas nie przeglądamy. Tutaj chociażby była dyskusja na temat strategii, która nie ma ewaluacji, czyli nie patrzymy, jak w poprzednich latach, co nam się udało, co nam się nie udało. Bo to jest zawsze trudna rozmowa. Znaczy łatwiej to jest zrobić dzisiaj organizacji pozarządowej niż bić się we własne piersi władzy samorządowej. Część z tych oszczędności pójdzie naturalnie. Natomiast ja też bym bardzo przestrzegał, bo oczywiście pojawi się taki głos za chwilę, zwalniajmy pracowników, urzędników, bo to się może pojawić. Na pewno, żeby nie dotknęło to najsłabszych, bo tego typu rzeczy byłyby zawsze niekorzystne i też musimy pamiętać z powiązaniem pewnych rzeczy z chociażby z wpływami podatkowymi. Czyli ja bym chciał takiej sytuacji, w której każda z decyzji, począwszy od dotacji, skończywszy na finansowaniu sportu czy inwestycjach, była analizowana, czy inwestycjach takich już dużych, analizowana pod kątem wpływu na budżet, czyli na przyszłą zasobność miasta. Myślę, że tego typu rzeczy również dla pana przewodniczącego w jakichś debatach budżetowych byłyby korzystne, żeby rzeczywiście nie były to, budżet ma kilkaset stron, czyli jak ustaliliśmy, niewiele osób go przeczyta, nawet nie wszyscy radni, żeby nie było to pokazanie tego w taki sposób niestrawny dla mieszkańców, ale także, żeby to można było spróbować przekuć na pewną mapę, na pewien, trochę od tego zaczął prezydent Robert Biedroń, który wtedy był prezydentem Słupska. On pokazał takie bardzo proste obrazki dotyczące swojego własnego budżetu i akurat był osobą, któremu bardzo duży deficyt udało się zredukować, który przez wiele lat w Słupsku funkcjonował, i też pospłacał
długi. W związku z czym być może po prostu pochylenie się też nad tym, co w mieście nie funkcjonuje, gdzie można poszukać oszczędności, że jeżeli trafiają jakieś rzeczy o nieprawidłowościach, no to żeby one nie były zamiatane pod dywan. No bo jeżeli w jakiejś sprawie, czy w sprawie organizacji toczy się postępowanie karne, od iluś lat ta organizacja dostaje dotacje, no to sorry, no ktoś tego nie sprawdzi. I tutaj trzeba myśleć, szczególnie, że mamy drugą organizację, taką jak Stowarzyszenie Agape akurat, która funkcjonuje doskonale i od wielu lat funkcjonowało i bardzo sobie dobrze z tym radzi, nie ma negatywnego, uważam, wpływu na miasto, tylko ma bardzo pozytywne. Więc być może warto czasami byłoby siąść, pewnie prezydent Żuk tak jeździ po dzielnicach i rozmawia, natomiast pewnie skupia się na inwestycjach, natomiast na takim ogólnym obrazem miasta ja odnoszę wrażenie, że czasami my zatykamy na ten temat uszy, kiedy się pojawiają tego typu dyskusje i tego się po prostu nie naprawia, a naprawdę byłoby warto. Ja sądzę, że w tym budżecie, znowu mówimy o 2 miliardach, ponad prawie 3 miliardach złotych, znalezienie sensownego kilkudziesięciu milionów złotych naprawdę nie stanowi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie problemu. Również pod kątem, bo tutaj mówimy o 2 pozycjach, o wzroście ewentualnym dochodów, spadku wydatków. I myślę, że tutaj, no, ponieważ przez wiele lat naprawdę niewiele się robiło, na to jest moment doskonały. To znaczy my z pandemii też możemy wyjść wzmocnieni. Możemy wyjść jako bardziej przyjazne miasto, możemy wyjść jako miasto dużo sensowniej funkcjonujące, dużo lepiej zarządzane i też no, ja też patrzę i też rozumiem coś takiego, to znaczy no, próba porozumienia się z rządem, pan przewodniczący jest mu to łatwiej zrobić, bo widzi to na bieżąco, czyli ci radni lubelscy też weszli do różnych struktur rządowych, no i pytanie, na ile my te rzeczy wykorzystujemy, być może ich również należy rozliczyć z tego, na ile oni zajęli tam stanowiska, a robią, znaczy właśnie nic nie robią, tak? Czyli na ile Lublin skorzystał, no bo trudno mówić o reklamie obecnego ministra edukacji, że on robi promocję Lublinowi raczej średnio, bym powiedział, tak jak radni Kraśnikowi na przykład. Jest to kiepska promocja. A na ile on po prostu dofinansował MCS, dofinansował KUL, ściągnął studentów zagranicznych, no bo przecież ta retoryka, no ona nie ściągnie nam studentów zagranicznych w żaden sposób. Kontra, tak? Być może też warto by było tutaj pewne ruchy wykonać, które znowu by spowodowały, bo Lublin ma też gigantyczny problem dzisiaj i to są osoby, które znamy, które wynajmowały mieszkania, które żyły ze studentów, które pracowały w lokalach, w hotelach. No to jest już po prostu, zaczyna być powoli dramat. Można tak wytrzymać 2, 3, 4 czy 5 miesięcy. Natomiast za chwilę pandemia będzie trwała 12 miesięcy i tego się już wytrzymać nie da, więc do rozliczania bardziej pana przewodniczącego wywołałbym do odpowiedzi, czy rzeczywiście gdzieś jest taka możliwość, żebyście na swoich kolegów radnych wpłynęli. Więc tak, po pierwsze musimy pamiętać o tym, że dużo z tych zadań, które realizuje gmina, to wynika wprost z ustaw i pewne zadania my musimy, czy zarówno w zakresie oświaty, czy inne, musimy po prostu wykonywać. Więc są pewne miejsca, gdzie tych oszczędności trudno jest szukać, bo zadania muszą być zrealizowane i tutaj nikt nas z tego nie zwolni. No, paradoksalnie wydawałoby się, że oświata, która jest no, największą pozycją budżetową miasta, nie tylko miasta Lublina, a większości gmin w Polsce, że w czasie, gdy nie funkcjonowała, no powinna wygenerować dużo oszczędności. Okazało się, że nie, dlatego że tak naprawdę gro tego budżetu to stanowią wynagrodzenia, które pozostawały na niezmienionym poziomie, mimo że zajęcia się nie odbywały lub tam odbywały się częściowo zdalnie.
Czy można szukać jeszcze oszczędności? Tutaj, czy radni do tego, czy w tym roku, w trudnym roku 2020, to ratusz, prezydent zlecił każdemu wydziałowi, żeby szukał określonego poziomu inwestycji, żeby się dopasować do, próbować się dopasować do tej dramatycznej sytuacji, jaka nastąpiła w czasie roku. I dyrektorzy poszczególnych wydziałów szukali tych inwestycji w każdych możliwych miejscach. I wydaje mi się, że bardziej bym w tym miejscu upatrywał takiej szansy na takie obiektywne spojrzenie na to, gdzie te pieniądze są potrzebne, a gdzie nie są, bo radni często mogliby, nie wiem, innym okiem, takim bardziej, nie chcę tu złego słowa, żeby w części nas nie dyskredytować, a natomiast no, obawiam się, że jak weszłaby w to polityka i pewne różne no, dążenia do tego, żeby swoich mieszkańców, swoich wyborców gdzieś zadowolić, to nie byłyby to do końca racjonalne i dobre posunięcia. Ja nie mówię, że wszystkie, które by radni zaproponowali, ale dużo, dużo takich posunięć mogłoby być, więc w tym zakresie ufam, że te posunięcia, które już są realizowane, czyli właśnie poszukiwanie wewnętrznie w każdym dziale, czyli w obrębie osób, które się profesjonalnie danym wycinkiem zajmują, żeby one znalazły w swoich budżetach pieniądze, które gdzieś tam można zaoszczędzić, że to jest chyba lepsza możliwość. Aczkolwiek oczywiście nie wykluczam, żeby też z drugiej strony radni też to obserwowali, kontrolowali i sami wyszukiwali miejsca. Ja osobiście też się przyznaję do tego, że wobec jednej inwestycji miałem wątpliwości i ona ostatecznie nie znajdzie się w tym budżecie. Znaczy bardziej mówimy o dokumentacji, jeżeli się ktoś domyśla, o jaką dokumentację chodzi, to dobrze. A jeśli nie chcę o tym wspominać, może głośno. Natomiast owszem, można przeglądać, natomiast ja bardziej, wydaje mi się, od strony właśnie takiej wewnętrznie strukturalnej, w konkretnymi wydziałami, tu wydaje mi się, że lepszy może być efekt. Znaczy bardziej ten, żeby kogoś nie skrzywdzić takimi cięciami. Bartku, a powiedz, a co na przykład powiedziałbyś na coś takiego, żeby zaprosić na tąże Komisję Budżetowo-Ekonomiczną, na przykład społeczników, położyć te karty na stół i powiedzieć, bo oczywiście urzędnicy to zawsze przeglądali, zawsze znajdowali tam, gdzie trzeba. I jak trzeba było znaleźć 5 milionów, to znaleźli 5 milionów, jak trzeba było znaleźć 7, to znaleźli 7. Natomiast rzeczywiście, ja myślę, że my się daleko nie ruszymy do przodu, jeśli nie zrobimy czegoś inaczej. Żeby pokazać właśnie te rzeczy, co też robi Fundacja Wolności. Połóżmy karty na stół, zaproponujmy większą przejrzystość i wtedy na spokojnie też dyskutujmy o tego typu rzeczach. Że jeśli wskazujemy pewne nieprawidłowości, ja znowu też walczyłem trochę z tym, czyli z tymi zatrudnieniami radnych i ich rodzin w różnych miejskich instytucjach, może zacząć od siebie. Już wiem, że tutaj się może pojawić coś takiego. Może zacząć od siebie te oszczędności, tak? I tu ja nie mówię o ludziach, którzy w trakcie, znaczy zawsze tam pracowali, ale mówię tego, co się dzieje w trakcie kadencji, jeśli nie wiem, pracownicy miejskich instytucji sobie gdzieś dodatkowo zarabiają pieniądze i w dziwny sposób te organizacje dostają dofinansowanie i są to osoby czy też powiązane politycznie. Może tutaj warto gdzieś sięgnąć do tych oszczędności. Mnie się też wydaje, że zdecydowanie więcej wydatków, czyli właśnie zepchnięcie to na organizacje pozarządowe, może nie zepchnięcie, przeniesienie tego na organizacje pozarządowe. Tak jak zawsze wiadomo, że samorząd zrobi taniej niż rząd, tak samo organizacje pozarządowe często zrobią dużo taniej niż samorząd i lepiej również. Przeniesienie tego na organizacje pozarządowe, czyli dużo więcej konkursów,
My takie konkursy wprowadziliśmy w mojej kadencji w kulturze. No i nagle się okazało, że to spowodowało bardzo fajny twórczy ferment i cała aplikacja, wprawdzie nieudana, ale sensowna o Europejską Stolicę Kultury w tamtych latach, właśnie temu służyła. W związku z czym być może wsiąść, zrobić burzę mózgów nad jakąś innowacyjną metodą poszukania tych oszczędności i te oszczędności się znajdzie i naprawdę w dużo większych kwotach, dlatego że, nie wiem, ja tak patrzę też na rower miejski, akurat na rowerze nie jeżdżę poza rowerkiem w sypialni, więc ze ścieżek nie korzystam, ale widzę, jak ten projekt umiera. Ja pamiętam, jak on ileś lat rozwijał się, był rozbudowywany, te rowery były chlubą, wszyscy się chwalili. Natomiast teraz mi się zdarza, że spotykam się gdzieś tam z osobami z innych miast, które przyjeżdżają i mówią, no ten wasz rower nie działa, on nie funkcjonuje. Mnie się też trudno z tego tłumaczyć, ale to właśnie o tego typu rzeczy można by było do tego siąść, można by było to przemyśleć. Ja też jeszcze jedną rzecz powiem, z tym miasto się będzie musiało zmierzyć, czyli elektromobilnością. Tak naprawdę, czyli wejściem rząd też nałożył gigantyczne obowiązki w tej chwili dla miast, żeby stworzyły całą infrastrukturę dla samochodów elektrycznych, których jak dzisiaj wiadomo jest bardzo mało. W związku z czym to miasto Lublin poniesie koszty tej elektromobilności znowu i tutaj ja myślę, że te oszczędności, to powinien być dodatkowy motywator do szukania tych oszczędności w jeszcze większej. Ja pozwolę sobie częściowo się odnieść. Znaczy co do roweru miejskiego, nie wiem, czy wszyscy mi, a nie zamarli mi, dobrze, bo miałem przez moment, wszyscy nieruchomo stali. Co do roweru miejskiego, to do 2019 roku mieliśmy ciągle wzrosty tych wypożyczeń, w związku z tym tylko 2020 rok przyniósł spadek, ale to wiadomo z jakiego powodu, raz, że przez pewien czas były zabronione korzystanie, a potem no też ze względów na sytuację wykorzystających było mniej, bo wiadomo, że korzysta się też po kimś i jest to w jakimś tam stopniu niebezpieczne. No szykują się zmiany w rowerze, bo w przyszłym roku mamy nowy przetarg na rower miejski i być może będą to rowery już niekoniecznie związane stricte ze stacjami, na których trzeba je zostawiać, tylko może to będą takie możliwości do zostawiania w gdziekolwiek i być może będzie część rowerów będzie napędzana też elektrycznie, tak jak już to w niektórych miejscach w Polsce istnieje. Natomiast odnosząc się do tego, co mówiłeś o tym, żeby instytucje pozarządowe, ja tylko pozwolę zauważyć, że jak na przykład na ruch miejski, którym czasem wspominasz, wejdziesz, to będzie, ilekroć jakiekolwiek pieniądze idą na sport, to jest wielka krytyka, że jakiekolwiek idą pieniądze na sport, dlaczego nie na kulturę. Z kolei jestem członkiem Rady Pożytku Publicznego i tam mamy parę organizacji sportowych, które jest i które słyszę w drugą stronę, że dlaczego pieniądze idą na kulturę, dlaczego tak mało idzie na sport. Więc w zależności od tego, z której strony debaty, kto powiedzmy, gdzie jest zaangażowany, to te głosy mogą być różne i w różnych miejscach tych oszczędności będą szukać. Więc założę się, że jeżeli będziemy rozmawiać z mocno związanymi z kulturą ludźmi z Lubelskiego Ruchu Miejskiego, więc wtedy usłyszę o cięciach sport, pewnie przede wszystkim. Natomiast będą to inne organizacje, to w innych miejscach. Być może sadzając wszystkich razem, można byłoby taką burzę mózgów zrobić i rzeczywiście znaleźć jakieś miejsca oszczędności, ale pamiętajmy też o tym, że Lublin ma być miejscem atrakcyjnym dla wszystkich, więc musi się znaleźć i na kulturę, i na sport, i na rowery, którymi duża część osób nie jeździ, i na komunikację miejską, którą też duża część osób nie jeździ, bo jeździ własnym samochodem albo rowerem. Więc tu musi być to wszystko prowadzone jakimś środkiem, jakiś wyważony środek, który zapewnia, że no, wszystkim się w miarę dobrze w tym mieście żyje. Nie spowodujemy tego, że wszyscy będą szczęśliwi,
ale musimy właśnie jakiś taki rozsądny środek wyznaczać i no i rzeczywiście szukać takich cięć być może, które no nie dotkną, które w najmniejszym stopniu dotkną jakieś duże grupy mieszkańców. Znaczy Bartku, tutaj ja mówię o takiej trochę rzeczy, znaczy ja rozumiem, że nie można poddać tego pod głosowanie, bo pewnie znając życie, to sport by wygrał i tu masz rację, ja się z tobą zgodzę, bo siła zawsze przed, czy często wygrywa, natomiast ja myślę, że być może byłyby to ciekawe koncepcje. To znaczy, że z bardzo wielu rzeczy te organizacje, które by to wskazały, sam dobrze wiesz, ja pamiętam jak u nas było, jak byliśmy radnymi, bardzo wiele osób w ogóle się kompletnie nie interesowało. I przyszła taka organizacja jak Fundacja Wolności i nagle się okazywało, że wszyscy chcą mieć pełne obecności. W ogóle nie interesowało udział w głosowaniu. Te sesje trwały bardzo długo, czasami od 9 do 3 w nocy. W związku z czym wszyscy sobie wychodzili na obiad, na różne inne rzeczy, no jakaś tam większość musiała być, szczególnie przy takich mniejszych projektach. A w tej chwili wszyscy siedzą i głosują, bo system wszystko zlicza i Fundacja Wolności to opublikuje. Każdy się chce znaleźć. Kto tam składa interpelacje? Było wielu radnych, którzy w ogóle nie mieli żadnych interpelacji. Jak ja dzisiaj patrzę na tą liczbę interpelacji, którą składamy, to zakładam, że ktoś nad nimi pochyla. Natomiast jak którą wy składacie, to podejrzewam, że prawie najgorszy radny jest lepszy od najlepszego radnego w tamtym okresie. I zawsze przynajmniej część z tych rzeczy ma bardzo pozytywny skutek, czy ma wiele pozytywnych skutków. No i myślę, że jest to jakaś droga do tego, żeby się pochylić, porozmawiać, poustalać pewne rzeczy, posłuchać, co się ma do powiedzenia, no chociażby dlatego, żeby prezydent lepiej wiedział, jak miastem zarządzać, tak? Jak spowodować na przykład, mieliśmy, ja też wrócę do tego, była dyskusja na temat Marszu Równości. No i właśnie gdyby ta dyskusja była wcześniej, to ani ten temat nie byłby w pewnym momencie wrzucony, tylko można to było bardzo spokojnie załatwić i szczęśliwie przebił nas Białystok. Natomiast no, byliśmy w pewnej awangardzie w pewnym momencie. No właśnie dlatego, że nie było debaty, chociaż ja się z tobą zgodzę rzeczywiście, że ta kwestia polityczna ma bardzo duże znaczenie w tak dużym mieście jak Lublin i cokolwiek się dzieje, to rzeczywiście również pozycja polityczna innej formacji, tak, niż twoja w Polsce, no to oczywiście tą debatę przykrywa, bo za chwilę my dzisiaj słyszeliśmy o zakupie przez Orlen koncernu medialnego i za chwilę będziemy mieli, co mnie akurat bardzo smuci, bo ta regionalna prasa bardzo często pisała też o rzeczach niewygodnych dla jednej czy dla drugiej władzy. I tak samo jak ja uważam, akurat nieprzychylny prezydentowi Dziennik Wschodni, przychylny Fundacji Wolności jest potrzebny, tak samo Kurier, który jest gazetą czasami w drugą stronę, bo wiadomo, że ta władza się zmienia, jest to potrzebne, więc o takich rzeczach też, o tych regionalnościach, regionalizmach, czy tutaj lokalnych rzeczach należy rozmawiać i myślę, że można by było tylko na tym, znaczy Lublin mógłby tylko na tym wygrać, no, na takiej zasadzie. Panowie, odbiegamy od tematu, a mam jeszcze jedno pytanie. Czy sprzedaż którejś z miejskich spółek byłaby ratunkiem albo możliwością na, nie wiem, czy chwilowe, czy długotrwałe podbudowanie, odbudowanie budżetu miasta? Pan przewodniczący Margul, proszę. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, bo rozmawialiśmy w założeniach do tego programu, rozmawialiśmy o tym, konkretnie o LPC-u i nie ma takich planów, żeby LPC sprzedać. Na pewno LPC stanowi no, dużą wartość materialnie, jest to duża wartość, która być może nawet pozwoliłaby dług miasta w jakimś tam znacznym zakresie spłacić. No, nie ma na razie takich planów. Długofalowo, no nie wiem, jak na to Michał spojrzy, no, natomiast biorąc pod uwagę, że są regulatorzy, regulator rynku i tej ceny nie może sobie taki podmiot dowolnie świadczyć, tylko podlega on regulacjom, bo wiadomo, że taki podmiot jest monopolistą na rynku i trudno sobie też wyobrazić, żeby ta cena była dowolnie wprowadzana. To jakichś takich długofalowych
zagrożeń z tego by nie było. Natomiast, no tak jak mówię, nie ma takiego planu i na chwilę obecną nikt o tym nie rozmawia, więc muszę to zdementować, żeby nie pojawiły się jakieś plotki, bo dywagujemy czysto teoretycznie, co by się mogło stać i czy byłoby. Więc mówię, z jednej strony dla budżetu miasta być może korzystne, znaczy na pewno korzystne, natomiast długofalowo no trzeba byłoby też, znaczy wydaje mi się, że ryzyko dla mieszkańców nie jest duże, bo jest to regulowane. Natomiast w pewien sposób tracimy wpływ nad rozwój tej firmy, która też jest no, strategiczna dla miasta. No, teraz możemy sobie powiedzmy w jakiś sposób decydować, że tą dzielnicę czy inną chcemy zasilić takimi tym ciepłem miejskim, natomiast nie wiadomo, czy w ramach rozwoju miasta, czy prywatny już właściciel podzielałby też na naszą opinię, że do tej dzielnicy na przykład opłaca mu się doprowadzić ciepło, być może za duże inwestycje trzeba zrealizować. Więc ja bym tu bardziej postrzegał zagrożenia, że teraz podmiot, póki jest miejski, realizuje naszą politykę rozwoju miasta i do niej się dostosowuje, natomiast jako podmiot prywatny jednak oglądałby każdą złotówkę, czy dana inwestycja w rozwój dzielnicy danej mu się po prostu opłaci, czy nie, czy może gdzieś indziej w tym czasie te pieniądze wydatkować. Ja to tak to widzę. Znaczy, nie jest pewnie tajemnicą, jest łatwiej o tym mówić, że ja byłem jednym z inicjatorów pomysłu właśnie przyjrzenia się też LPC-owi. Bardzo wiele miast zbywa swoje strategiczne spółki, czyli zarówno wodociągowe, jak i właśnie cieplne, już wiele zbyło. Więc znaczy powiem w ten sposób, no, na pewno na dzisiaj nie jest to moment na realizowanie takich pomysłów. Głównie dlatego, że my tak naprawdę nie wiemy, co się stanie. Dzisiaj rozmawialiśmy o pandemii i trudno przewidzieć, jaki to będzie miało wpływ na miasto. I tu się akurat z przewodniczącym Margulem zgodzę. No, lepiej mieć to dzisiaj w rękach, niż nie mieć. Natomiast w dłuższej perspektywie mogę odważnie powiedzieć, że no, jeśli dzisiaj tych wycen nie robiłem, więc zupełnie nie wiem, trudno mi się odnieść, wtedy to było kilkaset milionów, czyli 10 lat temu było to kilkaset milionów złotych. No to teraz sobie wyobraźmy, że przez te 10 ostatnich lat wpłaciliśmy wtedy powiedzmy 400-500 milionów długu i od niego nie rosną nam odsetki. Dzisiaj znowu te stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie, więc ten dług nas tak straszliwie nie boli, natomiast może przyjść taki moment, że rzeczywiście będzie to problem. Natomiast jak my patrzymy na duże miasta, europejskie miasta, to oczywiście z punktu widzenia mieszkańców, czy z punktu widzenia rozwoju tych miast, Lubelski Dworzec Metropolitalny będzie zdecydowanie większą, czy ważniejszą inwestycją niż posiadanie LPC-u, czy go nieposiadanie. Więc raczej trzeba by było tę debatę odbyć w ten sposób, znaczy co w zamian, tak? Czyli jeśli wyjmiemy te pieniądze z LPC-u, zmonetyzujemy to wszystko, na dzisiaj źródła ciepła są poza LPC-em, w związku z czym to jest tylko, mówimy tylko o sieci przesyłowej. Natomiast źródła i kontaktu z finalnym klientem bardzo często przez spółdzielnie, no bo przecież faktury nie są wystawiane przez LPC przeciętnemu mieszkańcowi, tylko wielkim spółdzielniom mieszkaniowym. Natomiast tu się można by było nad tym zastanowić. No ja się zastanawiam, takie spółki jak, przepraszam, nawet Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jeśli mówię coś źle, to pan przewodniczący mnie poprawi, bo ono tam w międzyczasie zmieniało nazwy. No więc tego typu pomysły można by się było zastanowić też, gdzie takie drobne kwoty można by było uzyskać, aczkolwiek ja nie widzę wielkiej szansy politycznej do tego, bo przecież oczywiście wszystkie trąby by wtedy się odezwały i właściwie prezydent musiałby mieć naprawdę duży polityczny interes, żeby tego typu polityczne przedsięwzięcie przeprowadzać, bo nagle by się okazało, że wszystko łącznie z ziemią pod kościołami prezydent Żuk chce sprywatyzować i okazałoby się, że to by było zdecydowanie gorzej.
Z drugiej strony, jak biliśmy się o burki czechowskie, to być może i awantura była na całe miasto, to być może tego typu rzeczy należałoby z punktu widzenia miejskiego rozwoju rozważyć. Być może też wiele innych rzeczy, czyli wiele usług innych publicznych. My tu mamy w Lublinie mnóstwo innowacyjnych firm, na przykład informatycznych, w związku z czym gdyby z nimi też siąść do poprawy jakości usług publicznych, to okazałoby się, że w cudzysłowie można by było te usługi sprywatyzować i one po prostu dla miasta byłyby zdecydowanie tańsze, więc myślę, że tutaj jest poziom, jakieś pole do dyskusji, sensownej dyskusji. Tak, ja jeszcze nawiążę. Michał wyraził w zasadzie to, co ja czuję i że o czym nie wspomniałem, właśnie o tej gigantycznej wojnie politycznej. O ile właśnie rozsądni ludzie mogą teoretycznie rozmawiać o tym, że taka sprzedaż, że właśnie nie jest dla mieszkańców ryzykowna, bo decyduje regulator, decyduje o cenie. Dla miasta być może, jeżeli by na przykład udało się miliard czy ileś uzyskać, byłaby korzystna. Natomiast wyobrażając sobie skalę burzy rozpętanej przez opozycję, wspieraną przez telewizję własną i za chwilę gazetę lokalną, kolejną własną, no byłaby gigantyczną, podejrzewam, skalą dezinformacji, straszeniem ludzi, że tutaj prywatny, niemiecki, pewnie jeszcze najlepiej podmiot ma wydrenować im kieszenie i tak dalej, że sprzedaje się srebra rodowe. Więc mając na uwadze tą burzę i to, że tak naprawdę sytuacja obecna finansowa nie wymaga tego od miasta, żeby takie... Więc rzeczywiście nie sądzę, żeby w najbliższych latach ktoś decydował się na taki krok, który mówię, poza jedynym ryzykiem, które widzę w rozwoju miasta i tą spójną polityką z miastem, to tak naprawdę poza tym ryzyk nie widzę, poza właśnie wspomnianym przez Michała ryzykiem politycznym, gigantycznym ryzykiem politycznym i gigantycznej wojny o LPS. I myślę, że to jest też kolejny powód, że takich rozmów pewnie nie będzie i takiej sprzedaży nie będzie. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bartosz Margul, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin. Dziękuję bardzo. Michał Widomski, były radny, były przewodniczący tej komisji, radny w latach 2006-2010. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Filip Karman również bardzo dziękuję i do usłyszenia.